Cześć, witajcie na kanale Marketing Expert. Ja nazywam się Kamil i w tym filmie omówię temat, który bardzo często pojawia się na moich mediach społecznościowych, czyli jak znaleźć influencera pod nasz sklep internetowy, pod sklep dropshippingowy, jak do niego napisać, jak się z nim skontaktować i tak dalej. Zanim jednak przejdę do konkretów, to zapraszam do subskrypcji, kliknięcia w dzwoneczek, tak aby być na bieżąco ze wszystkimi filmami i zapraszam do oglądania. Na samym początku chciałbym nakreślić, że mamy dwa typy kont na Instagramie, czyli są to influencerzy i są to strony na Instagramie. Strony na Instagramie, no to tak jak możecie zauważyć, wrzucają różnego rodzaju memy, nie pokazują siebie, nie pokazują twarzy, nie mają zdjęć z własną osobą, więc tak naprawdę nie wiemy, kto stoi za tą stroną. A jeżeli chodzi o influencerów, no to mamy tutaj osobę, która faktycznie pokazuje się, jest to osoba z imienia i nazwiska, no może niekoniecznie z imienia i nazwiska, ale widzimy, że jest to osoba. I czym to się różni? Tym, że tacy influencerzy, jak tutaj mamy, oni są drożsi, ale te nasze produkty na pewno będą sprzedawać się w większych ilościach. Natomiast jeżeli chodzi o memy, no to będzie tutaj trochę taniej, w zależności oczywiście od strony, ale znowu też ta konwersja nie będzie tak wysoka. Dlaczego tak się dzieje? Jest to bardzo proste. Jeżeli mamy produkt i chcemy go zareklamować na przykład na takiej stronie na Instagramie, to wysyłamy takiej osobie zdjęcie, czy też wideo tego produktu i ona sobie wrzuca na tą stronę za jakąś tam opłatą i promuje ten wasz produkt, dodając link na przykład w opisie. Natomiast jeżeli mamy influencera, takiego prawdziwego influencera, to ta osoba zazwyczaj fajniej jest wysłać ten produkt do tej osoby i później ta osoba robi sobie zdjęcie z danym produktem i wtedy te osoby, które ją obserwują, no to zdecydowanie będą zainteresowane takim produktem, bo wiedzą, że ten produkt faktycznie istnieje, że ktoś go trzyma w rękach, że ktoś go poleca, że ktoś go używa, więc zdecydowanie no tutaj taki produkt będzie się sprzedawał lepiej, natomiast tak jak mówię, ci influencerzy często są drożsi. Natomiast w tym filmie właśnie skupimy się na tego typu influencerach. Jeżeli chodzi o współpracę z takimi influencerami, no to tutaj koszty różnie się wahają, natomiast do 50 tysięcy często uda nam się wziąć współpracę w barterze, czyli my wysyłamy produkt do tej osoby i ona nagrywa z tym produktem jakiś film, czy robi sobie zdjęcie i zostawia sobie ten produkt, a za to my nie musimy nic tej osobie płacić. Natomiast jeżeli będzie miała ta osoba ponad 50 tysięcy, często też się zdarzy, że nawet za 5, za 10 tysięcy takie osoby będą chciały jakąś płatność, żeby im zrobić, no to wtedy trzeba po prostu sobie tutaj zrozumieć te koszty wszystkie, które są i zyski, które możemy osiągnąć i zobaczyć, czy nam się to opłaca. Jeżeli się opłaca, możemy zapłacić, jeżeli nie, no to przejdźmy do takiego influencera, który nam się oczywiście bardziej opłaca. W tym filmie posłużę się kontem I Love Box, jest to konto sklepu, które prowadziłem, zresztą które wyniki tutaj na YouTubie pokazywałem. Pierwszym sposobem na to, jak znaleźć takiego influencera, ponieważ na influencerach się właśnie tutaj skupimy i teraz też mówię o tym, że będziemy wysyłać ten produkt do takiego influencera, więc tu możecie już oczywiście wykorzystać jaką strategię chcecie, ja wam pokażę, jak znaleźć takiego influencera, natomiast będę się opierał jednak na tej strategii wysyłania tego produktu. Możecie to zrobić z Amazonu czy też z Allegro, w zależności gdzie sprzedajecie, tak żeby ten produkt szybciej doszedł, no i wtedy taka osoba będzie mogła wrzucić jakąś reklamę. Więc jak znaleźć tego typu influencerów? Pierwsze co, to możemy znaleźć tych influencerów poprzez osoby, które nas obserwują. Oczywiście na samym początku, jeżeli macie konto na Instagramie jakiegoś sklepu, musicie dodać kilkanaście zdjęć, tak aby to wyglądało w miarę markowo, żeby wyglądało, że to coś tu się dzieje. Najlepiej też jest przejść na przykład na jakiegoś Facebooka, znaleźć jakieś grupy, jakieś follow za follow i porobić te followy, nie kupować, ponieważ te osoby, które was zaobserwują poprzez kupienie, no często bardzo szybko odchodzą, natomiast osoby, które zrobicie follow za follow, zostają z wami. Są to też osoby, normalne osoby, które mają konta na Instagramie, więc jest szansa też, że w ten sposób może się komuś spodobać ten wasz produkt. Ale jak już macie tych obserwujących, co też jest ważne, żeby coś takiego posiadać, bo w momencie, kiedy będziecie robić jakąś reklamę, to żeby to konto wyglądało, że no ktoś go obserwuje, a nie, że jest to jakiś scam. Więc w tym momencie wchodzicie sobie na waszych obserwujących i tutaj w waszych obserwujących możecie znaleźć już jakiegoś influencera, czyli szukacie po swoich obserwujących jakiegoś influencera, z kim moglibyście współpracować i tutaj szukamy jakieś takie 5000, 2000 plus, w zależności jak jeszcze będzie engagement, do czego zaraz przejdę, ale tutaj możecie sobie poszukać. Z tego co widzę, no na tym koncie jest jakoś mało tych osób, ponieważ tu jak możemy zobaczyć 500 obserwujących, 200, no to są to konta, z którymi raczej nie chcielibyście
chcielibyśmy współpracować, bo nic nam to nie da. Ale jeżeli znajdziecie jakieś konto tutaj, jakiegoś influencera, który was obserwuje, no to jest to bardzo fajne, ze względu na to, że te osoby już wiedzą, co robicie, wiedzą, jaki jest to produkt, więc nie będziecie musieli mówić im za dużo na ten temat. Wystarczy, że napiszecie, czy nie chciałyby współpracować i one już automatycznie będą wiedziały, z kim robią tego deala. Tak więc powiedzmy, że mamy tutaj 2000, na przykład 53 obserwujące osoby. Powiedzmy, że jest to konto, które teoretycznie moglibyśmy z nim współpracować. Oczywiście nie chcielibyśmy tego, bo ta osoba nie jest takim typowym influencerem, rzuca tu różnego rodzaju rzeczy. Zresztą też ten jej engagement, czyli po 50, 40, 80 lajków na post, to nie jest za dużo, nic tam to raczej by nie dało. Ale powiedzmy, że jest to osoba, którą potencjalnie chcielibyśmy współpracować. Więc ta osoba fajnie, bo już wie coś na nasz temat, bo nas obserwuje, lajkuje i tak dalej. No więc będzie nam dosyć, łatwiej będzie nam zacząć współpracę z taką osobą. Drugim sposobem na znalezienie takich influencerów jest wpisanie w wyszukiwarkę jakiegoś hashtagu. Czyli powiedzmy, że wasz sklep związany jest z fitnessem, z siłownią i tak dalej, to wystarczy, że tu wpiszecie fitness, czy siłownia, czy cokolwiek innego, co jest związane z waszą niszą, i w tym momencie możecie znaleźć tutaj różnego rodzaju kontakt, z którymi możecie współpracować. Ja teraz akurat pokazuję wam to na komputerze, natomiast na telefonie jest łatwiej, bo macie więcej tych osób tutaj. Powiedzmy, że wezmę sobie to konto, zobaczymy, ile ta osoba ma obserwujących, zobaczymy, co to jest za konto. Oczywiście możecie to robić albo w Polsce, albo za granicą, gdzie robicie takich, musicie znaleźć influencerów. Jeżeli robicie za granicą, no to wiadomo, jakiegoś zagranicznego, który mówi po angielsku, a jeżeli w Polsce, no to po polsku. No i mamy tutaj taką osobę, 12 tysięcy, jest to fajnie, myślę, że taka osoba chciałaby z nami współpracować na zasadzie barteru, czyli wysyłamy ten produkt, ona robi sobie z nim zdjęcie, czy nagrywa film, no i to jest jej tak jakby zapłata. Ma 12 tysięcy followersów, więc jest to bardzo fajna liczba. Jeżeli chodzi o engagement, to później do tego przejdziemy, ale powiedzmy, że jest to potencjalny profil, z którym chcielibyśmy współpracować. Więc to jest taki drugi sposób na to, jak możecie znaleźć takiego influencera. I trzecim sposobem na to jest kliknięcie tutaj w tą strzałeczkę. Jeżeli w nią klikniecie, to znajdziecie konta, które są podobne do tego, które teraz macie. No i mamy tutaj jakieś kolejne konto, możemy sobie otworzyć, zobaczyć, co ta osoba tutaj robi. W sumie otworzyło mi się w tym pierwszym okienku. Co ta osoba robi? Jest to konto, które na pewno jest podobne. Mamy jakieś, jest to raczej jakieś takie lifestyle'owe konto, może niekoniecznie tutaj widać fitness, ale to w zależności od waszego produktu. Jeżeli nadawałby się do wysłania tej osobie, również myślę, że potencjalnie jest to dobra osoba, 6 tysięcy, dobry ma tu engagement, chyba nawet lepszy niż ta poprzednia, która miała 13 tysięcy, więc jest to kolejna influencer, z którym moglibyście współpracować. No i mamy tutaj jeszcze kilka innych, możecie sobie poklikać, zrobić listę tych influencerów, czyli możecie sobie przejść do jakiegoś Excela i wrzucić sobie tą nazwę tej osoby, czy nazwę tego konta i na przykład link, tak żebyście później mogli wrócić i zobaczyć, z którymi influencerami będziecie chcieli współpracować. Więc w ten sposób możecie znowu znaleźć tych influencerów. I teraz zróbcie sobie listę tych influencerów, powiedzmy 10, 20, 50. Wybierzcie 5 na przykład, czy 10, w zależności jaki macie budżet, ile chcecie tych produktów wysłać. Wybierzcie z tych 10 najlepszych z tych influencerów, no i skontaktujcie się z nimi. Tylko teraz ważna rzecz, musicie w jakiś sposób zdecydować, który influencer jest lepszy, który gorszy. I jak to zrobić? Więc wpisujecie sobie w Google Engagement Calculator, czy Instagram Calculator, jak tam chcecie, pod takimi wynikami wam to wskoczy. Możecie również użyć tego, który ja mam tutaj. No i teraz bierzecie sobie, powiedzmy, że to są te wszystkie konta, które wybraliście. I teraz kopiujecie sobie nazwę na Instagramie tej osoby i wklejacie w ten kalkulator, który wybraliście. Dajecie wyszukanie i wyszuka wam engagement rate. Jeżeli chodzi o engagement rate, no to to jest taka jakby procent osób, które ją obserwują, jaki procent osób, które ją obserwują, komentują i engage'ują się, wchodzą w reakcje z jej postami. Jeżeli chodzi o engagement rate, to najlepszy będzie taki, jeżeli ktoś ma 100 tysięcy obserwujących, to najlepszy jest jakieś takie między 2 do 5%, od 2 wzwyż, ale 2-5% to jest już dobrze, bo trudno jest uzyskać z takimi obserwującymi więcej. Natomiast jeżeli są to konta takie małe, 6 tysięcy, no to chcielibyśmy, żeby to miało około 3-4% tego engagement rate'u, żeby faktycznie nam się to opłacało. Zresztą możecie zobaczyć, jeżeli chcecie wysłać do tej osoby produkt, w zależności ile tam ten produkt kosztuje, ale zobaczcie, na przykład tutaj mamy 1152 lajki, czyli możemy
sobie pomyśleć, że te 1152 osoby około zobaczy ten nasz produkt, tutaj 901-759, i jest to bardzo duża liczba ze względu na to, że te osoby, które je obserwują, które tutaj lajkują, są to osoby, które najprawdopodobniej kupią ten produkt, bo jeżeli ona go poleca, oni są wiernymi fanami tej osoby, no to zdecydowanie będzie to coś, co chcą, będą chcieli mieć. Tak więc poprzez ten influencer kalkulator możecie sobie sprawdzić, który będzie najlepszy, czyli później sobie w tym robicie rubryki, możecie dać nazwę w jednej rubryce, później link, liczbę obserwujących i jaki procent ma engagement rate'u, i zdecydujecie, który z tych influencerów jest najlepszy, z którym chcecie współpracować, do którego chcecie wysłać ten produkt, no i w ten sposób mniej więcej to wygląda. I teraz w jaki sposób się kontaktować z tymi influencerami, bo to też czasem jest problem dla niektórych, więc przede wszystkim jest kilka sposobów na to, jak się skontaktować. Między innymi można po prostu wysłać wiadomość na Instagramie, jeżeli robicie to na telefonie, i zachęcam do tego, żeby robić to na telefonie, to wystarczy, że tutaj będziecie mieli wysłanie wiadomości, możliwość wysłania tej wiadomości. Jeżeli chodzi o samą wiadomość, jak ją skonstruować, to zapraszam na Discorda, link będzie tutaj w opisie tego filmu, tam wkleję w zakładce materiały, wkleję taki tekst, jak napisać do takiego influencera i po polsku i po angielsku, więc zapraszam do dołączenia. Ten tekst możecie wysłać poprzez wiadomość na Instagramie, możecie wysłać maila, jeżeli jest tutaj podany, jeżeli nie ma podanego maila, no to zostaje wam tylko ta wiadomość. No i teraz możecie również, bo wiadomo, niektórzy, często jest trudno dobić się do takich influencerów, bo mają bardzo dużo różnych wiadomości, więc musicie spamować do nich, może nie codziennie, ale tak co dwa dni jakąś wiadomość tego typu wysłać, czy przypomnieć jej. Możecie również zostawiać w opisie, pod zdjęciami, w komentarzu na przykład napisać coś w stylu check DM, czyli sprawdź DM-a, sprawdź wiadomość, bo jeżeli ta osoba na przykład ma 8 komentarzy, no to myślę, że tutaj spokojnie zobaczy wasz komentarz. Zresztą, jak możemy zobaczyć, tutaj mamy jakieś DM-a, więc te osoby też również coś tutaj piszą, chcą z nią w jakiś sposób współpracować, więc zostawiacie taki komentarz i również spamujecie tak co dwa dni na przykład, czy jak nowy post wyjdzie, no to spamujecie do niej, tylko nie tak za bardzo, bo to też się może zdenerwować, ale tak co jakiś czas tam wysyłać wiadomość, tak żeby ta osoba was zauważyła. Możecie również wchodzić w jej story, przechodzić swipe up, zobaczyć, czy nie ma jakiejś na przykład strony swojej, czy na YouTubie, czy gdziekolwiek indziej, tak żebyście mogli się z nią skontaktować, ale najprościej myślę będzie wysyłać wiadomość. Jeżeli ta osoba do was nie odpisze po jakimś czasie, no to wybierzcie jakąś inną, która miała podobny engagement, czy lepszy, czy gorszy, lekko, i z tą osobą się skontaktujcie. I teraz ważne jest to jeszcze, abyście pamiętali, że z influencerami to jest też trochę jak z reklamami na Facebooku, że trzeba testować, no i nie ma tutaj żadnej drogi na skróty. Jeżeli na przykład ten influencer wam wypali, gdzie ma 6000 na przykład obserwujących, no to znajdźcie podobnych influencerów do tej osoby, czyli która tworzy podobny content, którzy ludzie reagują w podobny sposób, którzy tutaj po kliknięciu tej strzałeczki się wyświetlają i tak dalej, więc szukajcie, testujcie, i w momencie, kiedy coś wam się zaczyna sprzedawać od jakiegoś influencera, to spróbujcie znaleźć podobny content, kogoś, kto wrzuca podobny content i podobnie jak reagują jego obserwujący lub jej, więc w ten sposób znajdziecie takiego swojego zwycięskiego influencera. Myślę, że nie ma w tym temacie nic trudnego, tylko pamiętajcie, że trzeba testować. Jeżeli macie jakieś pytania, to zostawcie je w komentarzach, z chęcią na nie odpowiem i słyszymy się następnym razem.